Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinii, a moim gościem dzisiaj po drugiej stronie szklanego ekranu będzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry panu, witam państwa. I od razu chciałbym naszych widzów zapewnić, że rozmawiałem z panią marszałek przed programem i obiecała, że dotrwamy do końca dzisiejszego wydania, w odróżnieniu od mojego ostatniego gościa, profesora Andrzeja Zbertowicza, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Pani marszałek, czy pamięta pani, jak brzmiało hasło wyborcze z 2020 roku kandydatki na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Platformy Obywatelskiej? Pyta pan o mnie, czy pyta pan o hasło Rafała Trzaskowskiego? Pytam o pani hasło wyborcze, bo pani była kandydatką, w zasadzie prekandydatką na urząd, w wyborach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Tak, prawdziwa prezydent, wszyscy mi to wypominają. A co było dalej? Prawdziwa prezydent? Silna Polska. Nie, prawdziwa prezydent, pewna przyszłość, pani marszałek. Więc zapytam dalej, czy pamięta pani, co wówczas jako kandydatka na urząd prezydenta mówiła pani o tak zwanym kompromisie aborcyjnym? Tak, pamiętam, co mówiłam. Mówiłam o tym, że kompromis powinien zostać utrzymany i wierzyłam, że ten kompromis będzie w naszym kraju obowiązywał. Mówiłam to nie tylko w czasie kampanii. Mówiłam o tym przez cały czas, jak jestem w polityce. Uważałam, że to rozwiązanie pozwala zachować równowagę i zabezpiecza podstawowe prawa kobiet. Niestety to nie ja, czy nie moja formacja zerwała ten kompromis. To nie my doprowadziliśmy do tak skrajnej sytuacji. Trzeba na nowo rozpocząć rozmowę i przygotować nową umowę społeczną, bo przecież musi to być w jakiś sposób uregulowane. Pani marszałek, ja przypomnę, rzeczywiście pani mówiła, że musimy bronić tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Co więcej, jeszcze nie tak dawno, bo w lutym tego roku, czyli już po wyroku, mówiła pani otwarcie, powiem, jestem przeciwniczką aborcji. A teraz i to powtórzę panu w studio także dzisiaj. Jestem przeciwniczką aborcji. Świetnie, i moje zdanie w tej sprawie się nie zmieniło. To niech teraz pani wytłumaczy mi i widzom, jak to się stało, że skoro ma pani takie poglądy i pani potwierdza, że jest przeciwniczką aborcji, dzisiaj staje się pani twarzą propozycji przyjętej przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, która w zasadzie mówi o aborcji na życzenie do 12 tygodnia po konsultacjach lekarskiej i psychologicznej. To która twarz pani marszałek jest prawdziwa? Ponieważ jestem przeciwniczką aborcji i chcę, żeby aborcji w naszym kraju było jak najmniej. Bo mamy takie prawo, jakie mamy i nie oszukujmy się, wiemy, że w Polsce istnieje podziemie aborcyjne. Wiemy, że kobieta w trudnych sytuacjach zostaje tak naprawdę kompletnie sama, bez żadnego wsparcia. A tak naprawdę ta opowieść powinna się zacząć od tego, że nie mamy w Polsce dobrej edukacji seksualnej dla kobiet i mężczyzn. Jest XXI wiek, a ludzie bardzo mało wiedzą o funkcjonowaniu własnego ciała, własnego organizmu. I to jest potrzebna ta wiedza nie tylko w sprawach związanych z seksem, ale w ogóle w normalnym funkcjonowaniu, żeby wcześniej wykryć choroby, umieć dbać o swoją kondycję. Tego nie ma. Ale pani marszałek, ja się tutaj możemy zgodzić, tutaj możemy dyskutować, pani marszałek. Możemy oczywiście o tym się zgodzić, że edukacja seksualna nie na takim poziomie, że to nie na takim poziomie. Wsparcie dla kobiet na pewno nie jest na takim poziomie, na jakim być powinno. Mogę dokończyć? Na pewno wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, które się rodzą. Wiele rzeczy w tym kraju leży od naprawdę wielu, 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 wielu lat i wielu rządów, ale znaczy, pytanie, jakie myślę, że nurtuje dzisiaj wielu widzów, słuchając pani wypowiedzi, to jest następujące. Jak można być przeciwnikiem aborcji i jednocześnie być za projektem, który dopuszcza w zasadzie aborcję na życzenie do 12 tygodnia? Znaczy, wie pani, w tej kwestii nie można mówić, jestem przeciwnikiem, ale jestem za. Nie, to jestem przeciwnikiem, ale mówię o tych wszystkich sprawach, bo pan je lekceważy. Ja jej nie lekceważę, broń Boże. Ja mówię, że to są ważne problemy. Tak zawsze decyzja należy do kobiety. Ja bym chciała, żeby decyzja kobiety, którą podejmujesz, ja tej decyzji nie oceniam, bo każdy ma własne sumienie i na te wszystkie pytania musi odpowiedzieć własnym sumieniem. Kobieta podejmuje sama, ale musi mieć pełną świadomość. Jeżeli nie możemy wymagać od kobiet
wielu rzeczy, jeżeli nie ma edukacji, nie ma antykoncepcji, nie ma dostępu do lekarza, nie ma badań. Kobiety w Polsce są bardzo świadome, naprawdę. Nie ma. Czyli kobieta, kiedy znajdzie się w sytuacji, gdzie nie jest w stanie zaakceptować tego, że jest w ciąży, zostaje sama i dochodzi do tego, bo tego wszystkiego, o czym ja mówię, nie ma. Więc jeżeli chcemy, żeby aborcji w naszym kraju było mniej, a w krajach, gdzie te wszystkie rzeczy dla kobiet są spełnione, gdzie kobieta ma prawo w wyjątkowych sytuacjach do aborcji, aborcji jest dużo mniej niż w naszym kraju podziemia aborcyjnej. Ale doskonale ja chcę, pani sobie zdaje sprawę, tego, pani marszałek, doskonale ja sobie pani... Pani marszałek, doskonale sobie pani zdaje sprawę, że ta wasza propozycja to nie jest powrót do kompromisu aborcyjnego, o którym pani Platforma Obywatelska w zasadzie od 20 lat mówiliście, że on musi zostać utrzymany, tylko to jest zdecydowanie jeszcze krok dalej w stronę no, tą liberalizującą te przepisy, no bo w zasadzie dajemy, państwo chcecie dać prawo do przerwania ciąży w każdym przypadku do 12 tygodnia ciąży, a doskonale dajemy, pani wie... żeby kobieta miała prawo wyboru i samodzielnie, żeby takich sytuacji, w których kobieta stanie przed takim dylematem, było jak najmniej, jeżeli będą spełnione te wszystkie warunki w kraju. Bo cały czas mówimy o aborcji, o kobiecie, natomiast nie mówimy, dlaczego takie sytuacje się zdarzają. Właśnie dlatego, że nie ma tych przesłanek, o których mówiłam wcześniej. I najpierw zaczniemy mówić o edukacji, antykoncepcji, lekarza, wsparciu, a potem zadajmy kobiecie to pytanie, bo jestem przekonana, że kobieta te decyzje podejmuje świadomie, ale musi wiedzieć, że miała wybór. Wprowadzamy drakońskie prawo, nie ma żadnego wyboru i tak naprawdę wpychamy kobiety w podziemie, a ja tego podziemia nie wiem. Proszę powiedzieć, a nie kłóci się to pani z własnym sumieniem? Nie, dlatego, bo jestem za tym, żeby tych aborcji nie było i będę robiła wszystko, żeby ich było jak najmniej. A będzie się najmniej, jeżeli będzie to świadome prawo wyboru. I tutaj nie ma sprzeczności. Nie ma sprzeczności, jeżeli kobieta będzie miała wsparcie, będzie wiedziała, że jeżeli jest w trudnej sytuacji, to dostanie wsparcie od państwa. Jeżeli będzie wiedziała, że jeżeli dziecko będzie chore, to nie zostanie zostawiona sama z sobą, bo w tej chwili taka kobieta dostaje 4000 zł i całe życie musi ciężar, wychowanie, opieki nad dzieckiem przyjąć na siebie i zostaje z tym sama. Jeżeli ona będzie wiedziała, że ma to wsparcie, jestem przekonana, że jej decyzje będą zupełnie inne niż są w tej chwili. Dobrze, zostawmy już temat aborcji, ale tak, takie jeszcze pytanie na koniec tego tematu. A czy nie jest tak, że Platforma dzisiaj skręca bardzo mocno w lewo i z partii chadeckiej, którą przez tyle lat byliście, się uznawaliście, chcecie stać się nowoczesną lewicą, to nie jest tak, że boicie się, że Szymon Hołownia nie tylko wam chce podebrać kolejnych posłów, ale zabrać elektorat? Bo przecież te propozycje, o których mówi pani marszałek, a tych propozycji jest jeszcze więcej w tym pakiecie praw kobiet, no to jakby tak popatrzeć, no to jest kopia w zasadzie tego, co Lewica proponowała w 2019 roku w pakcie dla kobiet. To jest tak, że Platforma kradnie postulaty Lewicy dzisiaj w obawie przed utratą elektoratu i posłów? Przede wszystkim, ponieważ ta nasza propozycja spotkała się z atakiem i z lewej strony, i z prawej strony. Jestem przekonana, że to jest dobre rozwiązanie, bo ono jest w środku tak naprawdę i zachowujemy ten środek, który dla Platformy zawsze był najważniejszy. Bo nie jesteśmy ani lewicowi, ani prawicowi. Ale to nie chodzi, pani marszałek. Jesteśmy partią chadecką i nawet te rozwiązania, które proponujemy, to są rozwiązania, które partie chadeckie mają w swoich programach w Europie. To nie, to jest naprawdę środek. My nie doszliśmy do tego nagle. Ja przypominam, że przez ponad dwa, nawet trzy lata moje koleżanki jeździły po Polsce, rozmawiały z kobietami, badałyśmy sytuację, w jakiej są kobiety, rozmawiałyśmy. I ta nasza propozycja jest wynikiem tych rozmów, słuchania, w jakich sytuacjach kobiety się znalazły, jakie miały możliwości wyjścia z danej sytuacji, jaką dostawały pomoc. Więc to nie jest coś, co przyszło nagle, to jest wypracowane w drodze naprawdę bardzo szerokich konsultacji. A do którego ugrupowania będą uciekali konserwatywni politycy Platformy Obywatelskiej dzisiaj? Bo doskonale pani wie, że to nie jest tak, że cała Platforma Obywatelska jest za tymi propozycjami. Jest list 21 polityków Platformy, między innymi Paweł Zalewski, Cezary Grabarczyk, Antoni Mężydło podpisali się. Dla nich jeszcze dzisiaj jest miejsce w Platformie Obywatelskiej w takim kształcie, bo oni chyba mocno się nad tym zastanawiają dzisiaj. Ale oczywiście, że tak, bo
My w Platformie zawsze mieliśmy sytuację, że różniliśmy się światopoglądowo w podejściu do kilku spraw, ale w podejściu do funkcjonowania państwa, do demokracji, do prawa, do tego, w jakim kierunku chcemy, żeby Polska się rozwijała, mieliśmy podobne zdanie. A nie boi się pani, że ci politycy odejdą z Platformy Obywatelskiej, tak jak kiedyś Marek Biernacki? Macie już takie przykłady, kiedy konserwatywni politycy Platformy was opuszczali? Nas politycy odchodzili, przychodzili, ale ja nie wierzę, żeby odeszli nasi koledzy. Tym bardziej, że część z nich pracowała w tym zespole. To była bardzo ciekawa dyskusja i dla mnie bardzo ważna, bo ścierały się różne głosy. Staraliśmy się zrobić to, znaleźć to, co dla nas jest wspólne i znaleźć rozwiązanie sytuacji, przed jakimi stoją kobiety, więc to była bardzo ciekawa dyskusja. Ja dawno takiej dyskusji w naszej partii nie mieliśmy. Dlatego jestem przekonana, że mimo różnic co do jednego rozwiązania tego pakietu, moi koledzy i moje koleżanki o innych poglądach Platformy zostaną. Pani marszałek, jaka ma być nowa Platforma z nową energią? Bo tak, mamy już temat aborcji, to już państwo macie jasną deklarację. Chcecie likwidacji Funduszu Kościelnego, dokończę. Likwidacji IPN-u, to ostatnio pani głośno powiedziała, likwidacji TVP Info, likwidacji CBA. Ja rozumiem te wszystkie zarzuty co do tych instytucji, ale wie pani co? To już wszystko było. Ja już to słyszałem z ust polityków Platformy Obywatelskiej wiele, wiele, wiele razy. Co do pakietu praw kobiet, ja uważam, że trzeba tę sprawę traktować poważnie i szerzej, nie odnosić się tylko do jednej przesłanki. I cały czas przypominam, nie Platforma, nie koalicja zniszczyła ten kompromis, który przez tyle lat w naszym kraju istniał, a świat się zmienia. Nasza wiedza o funkcjonowaniu człowieka jest inna i musimy na to spojrzeć szerzej, uwzględniając prawo wyboru, bo dla mnie jako osoba o poglądach konserwatywnych, prawo wyboru człowieka jest najważniejsze. Każdy Pani marszałek, zadam jeszcze raz pytanie. Prawo, które tworzymy, powinno gwarantować ochronę praw ludzi. Natomiast mówi pan o tych innych sprawach. Rzeczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że telewizja publiczna, która powinna istnieć w każdym demokratycznym kraju, bo ma bardzo poważne zadania realizacji misji, a w tej misji mieści się informacja. Telewizja w tej chwili publiczna tej informacji obiektywnej Polakom nie daje. Mamy bardzo dużo komentarzy, opinii publicystów, informacji prawdziwej nie ma. Skoro w telewizji publicznej przez wiele tygodni nie mogliśmy się dowiedzieć na 100%, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych, taki to jest profesjonalizm. Ale pani marszałek, tu jest pełna zgoda, tak? Możemy jeszcze tutaj godzinami rozmawiać o tym, jaka jest zła telewizja publiczna. Czyli i rzeczywiście jest zła, ale pani marszałek, ja nie o to pytam. Ja nie o to pytam. Te wszystkie propozycje, jakie ostatnio padły, ja już je słyszałem z waszych ust. No, przypomnę, mówicie nowe otwarcie, nowa platforma. Tylko w ostatnim roku, sprawdziłem, co najmniej 3 razy robiliście nowe otwarcie. Dokładnie rok temu Borys Budka obiecywał nową platformą, z nową energią, zmiany zaczynamy od nas samych. Potem pani obiecywała w kampanii posprzątać polski dom, bo miała dość walki kogutów. Rafał Trzaskowski po otrzymaniu ponad 10 milionów głosów zapowiadał nowy ruch, z którego znowu niewiele wyszło i chyba sam już zapomniał nazwę tego ruchu. No, robicie co kilka miesięcy nowe otwarcie, ale znowu jest ciągle to samo. No choćby tablety dla uczniów. Wie pani, ile razy Platforma Obywatelska zgłaszała tablety i laptopy dla uczniów? Jako obietnicę swoją wyborczą? I wiem, że mieliśmy rację, a pandemia potwierdziła, że to jest problem, który powinien zostać rozwiązany. Nie spodziewaliśmy się, że coś takiego jak koronawirus dotrze do nas. Ale pani marszałek, obiecywaliście to co najmniej w 2008 roku. Donald Tusk potem w 2011. Nic z tego nie wyszło. Znowu do tego wracacie. Obiecujecie dla wszystkich uczniów tablety. Ale to jest rozwiązanie, które musi być zrobione. I niezależnie, czy mówiliśmy o tym 5 czy 6 lat, to musi zostać zrobione. I to pokazuje, że nasze diagnozy były słuszne. I dobrze, tak a wyliczyliście, ile to będzie kosztowało, pani marszałek? Ale ja chcę powiedzieć, że przez nasze działania w szkołach jest internet, którego kiedyś nie było. We wszystkich szkołach są pracownie komputerowe. To prawda. Okazało się, że dzieci muszą mieć własne tablety właśnie na wypadek takiej sytuacji. To wszystko prawda. I niezależnie, ile by to kosztowało, my musimy to zrobić. A macie te wyliczenia, pani marszałek?
I nie możemy odciąć dzieci od edukacji. Nie może być tak, że są rejony naszego kraju, że przez ostatnie miesiące dzieci tak naprawdę nie mogły uczestniczyć w tym procesie. Więc te nasze propozycje, mimo że pan mówi, to już było, było, ale to trzeba zrobić. I to, że telewizję publiczną trzeba zmodernizować, zrobić ją znowu publiczną, to jest oczywistość i to trzeba zrobić. I mówię to dzisiaj i będę mówiła za rok, jeżeli ona będzie w takiej samej formie i pan będzie mówił, pani już to mówiła. Ale pani marszałek... Będę mówiła do czasu, aż się uda zrobić ją normalnie. Pani marszałek, w którym roku skończyliście państwo rządzić jako koalicja... W 15. Obiecywaliście to już w 2008-2011. Był na to czas. Dobrze, nie zrobiliście tego. Ja pytam, czy macie państwo konkretne wyliczenia, ile program tablet dla każdego ucznia ma kosztować? Ten dzisiejszy program. Obliczyliście Dzisiejszych danych nie znam, ale niezależnie mówię, ile by to kosztowało. Dzieci w Polsce muszą być wyposażone. Ja przypominam, my wprowadziliśmy podręczniki dla dzieci, co ułatwiło nauczanie. Ale to prawda, tylko proszę, pani marszałek, ja o tym mówię dlatego, że ja mam wrażenie, że proponujecie państwo kolejne obietnice, składacie swoim wyborcom, sympatykom, potencjalnym nowym wyborcom, ale to są hasła rzucane bez konkretnych wyliczeń, bez konkretnych danych, jak to, kiedy, z czego to sfinansować. Wie pani, ja policzyłem, przyjmując choćby średnio, że tablet kosztuje średniej klasy 500 zł, a uczniów mamy 4 miliony 600 w tym roku szkolnym, to daje przyszło 2 miliardy 300 milionów. To jest taki koszt waszego programu, o którym państwo nawet nie policzyliście, ile to będzie kosztowało, a to obiecujecie. Więc mówię o tym dlatego, że to nowa energia, nowa platforma, ja nie widzę w tym nic nowego. Wyborcy także, nasi widzowie nie widzą zupełnie nic nowego, bo to jest to, co państwo od wielu lat mówicie, nie podając konkretów. Wie pan, w tej chwili rządzi PiS i PiS ma instrumenty do realizowania pewnych rzeczy. My, będąc w opozycji, przygotowujemy się do tego, co naszym zdaniem jest najważniejsze, do tego, co trzeba zrobić po odsunięciu PiS od władzy. I my do tego jesteśmy przygotowani w edukacji, w ochronie zdrowia. Oczywiście wyliczenia są w tej chwili trudne, ponieważ obraz finansów publicznych w naszym kraju jest bardzo zakłatany. A wczorajsze wystąpienie pana premiera było dla mnie w ogóle szokujące, bo nie bardzo wiedziałam, o co jemu tak naprawdę chodzi, oskarżając nas o wszystkie złe rzeczy, a nie potrafiąc wskazać, skąd ma pieniądze na poszczególne obietnice, o których mówił. Pani marszałek, więc pytanie na obietnice tutaj powinny być do rządu, bo on to teraz robi. Pani marszałek, tutaj stawiamy kropkę. Rzeczywiście rządzący składają obietnice, ich nie realizują, nie mają wyliczeń. Opozycja, przepraszam, ale powiem, robi dokładnie to samo. Tutaj stawiam kropkę, może się pani z tą tezą nie zgodzić. Bardzo dziękuję za udział w programie. Widzom naszym także dziękuję. Dotrwaliśmy do końca, udało się. Kłaniam się nisko. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.